Rumunia to jeden z biedniejszych krajów byłego bloku wschodniego i jak każdy z nich ma trudną przeszłość. Nie bez znaczenia jest, że przez wiele lat była pod rządami najokrutniejszego dyktatora rumuńskiego, Nicolae Ceaușescu. Po jego słynnym obaleniu władzę przejęła partia, która miała wyzwolić kraj z komunizmu. Okazała się jednak neokomunistyczna i raczej utrudniająca Rumunii nabranie wiatrów w żagle. Bukareszt, często nazywany Małym Paryżem, jest miastem kontrastów. Wiele budynków inspirowanych było stolicą Francji, jednak poruszając się po ulicach mamy wrażenie, jakbyśmy byli w mieście zlepionym z wielu. Z jednej strony widzimy francuską architekturę, z drugiej czysto komunistyczne naleciałości. Widać też sporo wpływów osmańskich. Musimy stwierdzić, że Bukareszt to świetna lokalizacja na city break, tym bardziej jeśli wybierzemy się też na wycieczkę poza stolicę. Przed Wami najlepsze atrakcje w Bukareszcie i okolicy. Numer 1 to Stare Miasto. Dość małe i podniszczone Stare Miasto uczęszczane jest głównie przez turystów. Pewnie dlatego, że znajduje się tu cała masa restauracji i barów. To dobre miejsce na spacer, obiad czy zrobienie kilku dobrych fotek na Insta. Carturest i Carousel. Najpiękniejsza księgarnia, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Budynek, w którym jest zlokalizowana jeszcze kilka lat temu, był w ruinach. Teraz natomiast to jedno z najbardziej instagramowych miejsc w Bukareszcie. Oprócz książek kupicie tu przeróżne bibeloty, gadżety, a także napijecie się kawy czy lemoniady w kawiarni na ostatnim piętrze. Miejsce zdecydowanie warte odwiedzenia. Caru Cubere to numer 3. Jest to jednocześnie najstarsza restauracja w mieście. Serwują w niej tradycyjną rumuńską kuchnię. Restauracja jest ogromna, a jej wnętrze imponujące. Próbowaliśmy tutaj kilku klasycznych dań rumuńskich, m.in. gulaszu z polentą, kapusty zasmażanej, przygotowanej z kiszonej kapusty, rumuńskich kiełbasek i rumuńskiego pączka z kwaśną śmietaną i dżemem. Pychota! Chcecie dowiedzieć się więcej o lokalnej kuchni? Odsyłamy do naszego filmu o tradycyjnych rumuńskich potrawach. Hanu Lui Manuk. Kolejna smakowita restauracja i jednocześnie najstarszy inn. Odpowiednik małego hotelu, bed and breakfast czy marokańskiego riadu w Bukareszcie. Bardzo klimatyczne miejsce na Starym Mieście serwujące dobre jedzenie. Cerkiew Crețulescu. Tuż obok Hanu Lui Manuk znajduje się cerkiew Crețulescu. Jest to najstarsza cerkiew w Bukareszcie. Warto usiąść na ławce pod cerkwią i zagłębić się w historię tego miejsca. Klasztor Stawropolski. Niewielki, jeden z najpiękniejszych klasztorów zlokalizowany w Starym Mieście. Nadal zamieszkiwany jest przez mnichów, co jest dość zaskakujące, bo okolica jest bardzo imprezowa. Mnisi muszą być wyluzowani. Numer 7. Pasajul Maca Villacroce. Wyjątkowy pasaż Maca Pasajul Villacroce trochę przypomina galerię Vittorio Emanuele w Mediolanie. Fajna miejscówka na zdjęcia i popołudniową kawę lub shishę. Pałac Ludowy. Ten bardzo charakterystyczny dla Rumunii budynek reprezentuje szczyt megalomanii Nicolae Ceaușescu. Aktualnie jest najcięższym i drugim największym budynkiem na świecie. Widok jest naprawdę imponujący, ale trzeba pamiętać, w jakich okolicznościach był budowany. Wiele starych i pięknych budynków zostało zburzonych, a ludzi wysiedlonych, by postawić ten masyw, którego wnętrze nie jest aktualnie nawet w połowie wykorzystane. Teraz jest siedzibą parlamentu Rumunii, a kiedy na przykład w trakcie niektórych świąt narodowych zapalane są światła w całym kompleksie, latarnie uliczne w całym Bukareszcie przygasają. Nasz numer 9 to Ateneum Romanum. Jest to najbardziej prestiżowa sala koncertowa w Bukareszcie i jeden z najpiękniejszych budynków. Został zbudowany w 1888 roku w stylu neoklasycystycznym według projektu francuskiego architekta Alberta Galerona. Numer 10. Rumuński Bank Oszczędnościowy. Ten piękny budynek został zaprojektowany w stylu eklektycznym przez francuskiego architekta Paula Gautereau. Co ciekawe, był to jedyny bank, który mógł prowadzić interesy w czasach komunizmu. Numer 11. Łuk Triumfalny. Wzorowany jest na Łuku Triumfalnym w Paryżu, a zbudowany z betonu i granitu. Niestety znajduje się przy bardzo uczęszczanej ulicy, dlatego dość ciężko dostać się do niej na przykład w godzinach szczytu. Gdy już nasycicie się klimatem Bukaresztu, pora na wycieczki w rumuński bezkres. Oto kilka świetnych lokalizacji w przyzwoitej odległości od stolicy. Numer 1 to rejon winnic. Na południe od rumuńskich Karpat znajduje się wiele wspaniałych winnic.
To niezwykle malowniczy rejon, gdzie oprócz świeżego powietrza, pięknych widoków, możecie też skorzystać z dobrodziejstw pól winogronowych. Bo gdzie wino smakuje lepiej niż w winnicy? Oprócz degustacji dowiecie się też sporo o uprawie winorośli oraz produkcji wina. Super ciekawe! Transylwania. Transylwania to kraina historyczna położona na Wyżynie Siedmiogrodzkiej w centralnej Rumunii. Skrywa wiele tajemnic oraz m.in. Pałac Peleż, Braszów i Zamek Bram. Pałac Peleż to majestatyczny pałac w miejscowości Sinaia. Wzniesiony został z polecenia króla Rumunii Karola I. Po wybuchu II wojny światowej Pałac Peleż przeszedł na własność Skarbu Państwa. Pałac otwarto ponownie do zwiedzania w 1990 roku. W 2006 został zwrócony prawowitemu właścicielowi Michałowi I. Warto tu przyjechać, bo sale pałacu pękają w szwach od rekwizytów gromadzonych tu od setek lat. Koszt wstępu to 60 lejów rumuńskich. Numer 3. Braszów. Braszów to jedno z największych miast w Rumunii. Jest jednym z najpopularniejszych turystycznie miejsc w tej części Europy i bywa porównywanym z naszym Krakowem. Czaruje wyjątkową atmosferą i rewelacyjnie zachowanym starym miastem. Tuż obok rynku znajduje się słynny Czarny Kościół. Nieopodal ratusza odnajdziemy także najwęższą uliczkę w Rumunii. Rumuni są bardzo dumni z Braszowa. To Hollywood Europy Wschodniej, również z powodu znaku Braszów siedzącego na górze Tampa. I tutaj ciekawostka. Oryginalny napis w Braszowie był zbudowany przed tym w Los Angeles. Zamek Bram. Zamek Bram, nazywany też Zamkiem Drakuli, jest jednym z najsłynniejszych zamków w Europie. Rocznie odwiedzany jest przez rzesze turystów, którzy nadciągają tu z nadzieją na spotkanie z legendarnym hrabią Drakulą. W środku zamku znajdziecie niestety niewiele powiązań z Drakulą. W 1921 roku podarowano go żonie ówczesnego króla Rumunii Ferdynanda, królowej Marii, i to właśnie jej poświęcona jest większość eksponatów w środku. Co było dla nas bardzo zaskakujące, zamek w środku sprawia wrażenie bardzo małego, podczas gdy z zewnątrz wydaje się być po prostu wielki. Zawsze marzyliście o prywatnym zamku? To wasza szansa, bo zamek Bram wystawiony jest na sprzedaż za jedyne 140 milionów euro. Ten, kto zdecyduje się na zakup zamku, musi liczyć się jednak ze sporymi kosztami ogrzewania. W zimę bowiem ogrzanie wszystkich komnat to ponad tona drewna dziennie. Koszt wstępu to 40 lei rumuńskich. Dajcie nam koniecznie znać, jak podobało wam się w Rumunii. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, a my szykujemy się na wyjazd do Francji. Pa, pa!